czołem i kolanem. W tym filmie zawrę jakąś subiektywną opinię na temat tego roweru, który w poprzednim filmie był prezentowany. Razem przechodząc do konkretów, co do ramy, akcent Nordab. Czy mogę coś o niej powiedzieć? No po prostu działa, no może porównam ją do Rometa Orkana. Ta rama ma rozmiar 20 cali, Romet Orkan, którym jeździłem, miał 21 cali. Tylko to jest rozmiar od supportu tutaj do rury podsiodłowej. Bodajże, nie pamiętam, czy do rury podsiodłowej, czy do tej rury, ale chyba do końca rury podsiodłowej. W każdym razie jest to jakby wysokość, w cudzysłowie, w bardzo dużym uproszczeniu, jest to wysokość ramy. Natomiast jeżeli ktoś chce wiedzieć, co to jest rozmiar ramy, to zapraszam w ogóle do innych filmów, ewentualnie artykułów, które to opisują. W każdym razie między powiedzmy samo 20 i 21 cali jako tako dużej różnicy nie robi. Natomiast długość tej rury górnej od tego miejsca robi już większą różnicę. Konkretnie czuć, że ten rower jest bardziej zwrotny niż Orkan, mimo że ta różnica wynosi tylko 4 cm. Kolejna rzecz co do zewnętrznego prowadzenia linek. Mnie bardziej wkurza jedna rzecz w tej ramie. To miejsce. Tutaj po prostu linka jest goła. Tutaj władzi. Tutaj może nie. Chociaż może też, ale tutaj. Dolnym otworem włazi masa syfu. No i to powoduje problem. Jest sposób na obejście tego. Wystarczy po prostu nie odsłaniać tutaj linki. Dać trytkę na namocowanie pancerza. Dać cały pancerz od tego miejsca tutaj aż do samego dołu, czyli do przerzutki. Problem będzie załatwiony. Nie jest to uciążliwy problem w moim przypadku. No ale jest. No ale trudno, no, rama została tak skonstruowana i tak musiało być. Przedni amortyzator, jaka opinia na ten temat? Sprężynowy, no ja ważę 62-64 kg. Jest to sprężyna. Można tutaj sterować, pod tą klapką jest pokrętło do sterowania wstępnym ugięciem sprężyny. Coś to daje, ale to powiedzmy powietrzny amortyzator jest droższy, pewnie o połowę, ale na pewno byłby lepszy. Natomiast ten działa po prostu, najważniejszą funkcję spełnia, czyli nie urywa rąk po dziurach, po kamieniach. Waży dosyć dużo, bo 2,2 kg. Powietrzny ważyłby zapewne poniżej 2. No działa, no on był kupiony za niecałe 400 zł, więc nie będę dużo wymagał od czegoś takiego. Teraz o dwóch rzeczach. To w sumie nie wiem, czy można jakoś recenzować, czy wyrazić opinię. Kierownica, szerokość 70 mm. Z woskiem w negatywie, po prostu jest ustawiona pode mnie. Musi być, szerokość pasuje. W sumie kiedyś chciałem ją ciąć. Tak, żeby miała około 60-65 mm. Ale zostawiłem 70. No to jest rzecz indywidualna. Ustawienie kierownicy, kąta mostka, rzecz indywidualna. Też nie ma za dużo co do powiedzenia, co do sztycy podsiodłowej. Już więcej mam na temat do powiedzenia na temat siodła Sele Royal. No jest w miarę miękkie, tak? Jak widać albo nie widać. Pina się. Jest chyba wypełniony jakimś żelem czy czymś. Także przy spokojnej jeździe, przy szybszej jeździe, nie czuć, że coś się wbija w tyłek. No chyba, że jadę 100 km na jeden raz. No wtedy faktycznie trochę czuć po tych 4 godzinach jazdy. Ale to jest bardziej nie ból spowodowany przez samo siedzenie, tylko raczej słabej jakości spodenki z pieluchą, czyli wkładką. To hamulce, klamek i samych V-breaków Shimano Alivio. No
One po prostu działają, no nic więcej nie można powiedzieć, no hamują. Akurat klamki mam o szerokości na 3 palce, nie na 2. Ta siła hamowania jest dosyć duża, jak na mnie. Takie coś mi zupełnie odpowiada. W zupełności odpowiada. Nie ma się co rozwodzić nad hamulcami. Oddziałają i tyle. I za swoją cenę. Co mi tak czy tak lepsze, zdaje się, od Promaxa, lepiej wykonane. Prawdopodobnie aluminiowe albo stalowe. Promaxy były plastikowe. Wytrzymały, znaczy wytrzymały, duże luzy złapały tutaj na mocowaniach. Miałem je tak 13-15 tysięcy kilometrów. Profilaktycznie zmieniłem. Co do kół, jak wspominałem, są one oparte na obręczach Rodi. Na piastach Nowateka, na łożyskach maszynowych. Wspominałem w poprzednim filmie o tym. Na pewno w porównaniu do kół budżetowych opartych na piastach Joytecha i obręczach Eurolina są sztywniejsze. Z tych samych kół mają przyjechane około 14 tysięcy km. Nie były ani razu centrowane. Tylne koło lekko bije do 1 mm, niby jest luz dopuszczalny, ale luz, nie luz, tylko odchył dopuszczalny. Może będzie trzeba kiedyś poprawić. Ale tak, są eleganckie. Zresztą jak mają wagę trochę ponad 60 kg, to one nie mają dużo do pracy. Opony Schwalbe Mondial. Muszę zobaczyć, bo zapomniałem. Schwalbe Mondial Marathon o szerokości 40 mm. Z takim oto bieżnikiem. One też mają przyjechane około 14 tysięcy km. Na zimą jeżdżę na innych oponach. Wkleję też nazwę tych zimowych, moich tak zwanych zimowych, tutaj w opis. Zimowe mają inny bieżnik, są trochę szersze. Trochę ciężej się toczą na asfalcie, ale to jest naturalne. Natomiast te nadają się i na asfalt, mimo takiego bieżnika, one się nadają na asfalt. Na lekki piach, z błota da się nimi wyjechać. Natomiast w piasku są beznadziejne, przynajmniej jak dla mnie. No, po prostu pływają, tak. To są mimo wszystko opony, tylko które mają 40 mm. Nigdy w nich mi się dętka nie przebiła. A dętek nie zmieniałem od 20 tysięcy kilometrów chyba. Do samych dętek. Jedna chyba jest CST, a drugą już w sumie nie pamiętam. Bodajże Kenda też głowy nie dam. No zawory samochodowe. No, a skoro się nie przebiły tyle czasu, to chyba dobrze o nich świadczy, albo o oponach. Co do napędu. W poprzednim filmie wspominałem, że miałem kasetę SORE początkowo, czyli o mniejszym skoku przełożeń. Teraz mam zwykłą deorkę. No i tak samo w SORze i tak samo tutaj są dziury. Tego się nie wyeliminuje. Na pytanie, czemu używam szyblatu? No z tego względu, że gdy naprawdę noga padnie po dłuższym dystansie z jakiegoś powodu, ewentualnie gdzieś właduje się w jakieś błoto czy coś, no to ten pierwszy blat dużo pomaga. Ewentualnie trafi jakąś ścianę do podjazdu gdzieś w terenie. Pierwszy blat, ten mniejszy, 26 zębów, faktycznie dużo daje w połączeniu z sębatką, chociażby 30, czyli na mniejszą na tylnej kasecie. No to robi robotę, tak. Przy mocnym nadepnięciu po prostu aż unosi przód. Dla mnie to jest zupełnie wystarczające. Myślałem początkowo o dublacie. Co mogę o nim powiedzieć? No przede wszystkim to, że jest chyba pancerny, tak? Tak w ogóle on ma największą zabatkę zbudowaną z aluminium, pozostałe są stalowe. Środkowa być może już powoli będzie do wymiany. Z łańcucha Shimano XT, którego używam. Jak już wspominałem, w poprzednim filmie jest on użyty ze względu na trwałość. Praktycznie wytrzymuje dłużej niż niewiele tańsze zwykłe Deore czy bodajże KMC, na którym jeździłem.
Ty ma przyjechany może z 2000 km z hakiem przy mojej wadze 60 kg z groszem. Jego wyciągnięcie nawet nie osiągnęło 0,75%. Co do manetek Deore i tylnej przerzutki, konkretnie jej sprężyny. Sprężyna nie jest za sztywna. Równocześnie manetki chodzą dość lekko, szczególnie prawa od tylnej przerzutki, co w sumie jest zaletą i wadą. Wadą, ponieważ w terenie na tak lekko działających przerzutkach z jednej strony można niechcący przełączyć o 2 na przykład, a słabsza sprężyna powoduje, że łańcuch obija się o ramę. Po prostu użyłem takiej taśmy budowlanej, żeby tę ramę zabezpieczyć. A dlaczego lekko działająca manetka jest zaletą? Po prostu mniej męczy słabsze lub zmęczone palce. I nic poza tym. Nadaje się do płaskiego terenu, szosy. Ale w terenie... No w terenie niekoniecznie. Jeżdżę na zaczaskowych Shimano Deore M520, czyli pedały, które przeżyją bo więcej w rowerze niż cokolwiek innego. Recenzja powinna wyglądać po prostu tak, że kupujcie, używajcie. Nie patrzcie na wagę, że one są 5 gramów cięższe od jakichś droższy. To są pedały nie do zajechania. Wprawdzie ja już mam też przejechane gdzieś 15 tysięcy km na nich bez serwisu. Nie ta, ale druga sztuka, czyli lewa sztuka, ma delikatny luz, da się to wyczuć szarpiąc. Będę musiał jeszcze przed zimą przeserwisować. Pewnie będą jeździły drugie 15 tysięcy km. Nie spodziewałem się, że one tyle wytrzymią. Bałem się, że skoro ten podstawowy model szimanowski, to mi się rozpadnie od zbyt częstego wypinania i wpinania. Co do butów jeszcze, jeżdżę na turystycznych. Jest bodajże model MT34. Warte około 250 zł. Naprawdę podstawowy model szimanowski. Spisują się jak należy. Dosyć miękkie. Chociaż i tak, tak w przejściu ze zwykłych butów na espedy i gdzieś wyjściu w teren, szczególnie po schodach, trzeba uważać, żeby na schodach się nie przewrócić. I miałem takie wrażenie, że idąc po schodach w górę, przewracam się na plecy, bo zaraz mnie coś przewróci na plecy. No takie jest dziwne uczucie, być może to jest tylko moje subiektywne odczucie, a może faktycznie tak jest. Jakie bym wymienił największe wady tego roweru? Przede wszystkim, skoro coś jest do wszystkiego, a chciałem coś takiego zrobić, to jest do niczego i trochę tak jest. No szosie, on jest wolniejszy. Wolniejszy od rowerów szosowych. W terenie wolniejszy od rowerów górskich MTB. Jest też dosyć ciężki przez ten widelec ze sprężynowym amortyzowaniem, a nie powietrznym. Czyli w sumie można powiedzieć, że da się nim wszędzie przejechać, ale niekoniecznie najszybciej. No chyba, że po szutrowych drogach można jechać w sumie równie szybko jak rowerami przełajowymi, które są bardzo teraz popularne. I w sumie bardzo łatwo mogę przerobić ten rower na rower przypominający przełajowy. Przypominające z tego względu, że przełajowy ma inną budowę ramy, inaczej się na nim jeździ, również ma inną kierownicę typu baranek, nie ma amortyzatora. Teoretycznie da się go przerobić, również da się go przerobić, to jest naprawdę rower typowo crossowy, można tak rzec, czyli do jazdy
śnić się da, natomiast można go przerobić na tak zwane trekkingowe, czyli wycieczkowe. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, tutaj pod taśmą jest miejsce na bagażnik. Można z tyłu zamontować bagażnik, z przodu również na amortyzatorze. Da się w jakiś sposób zamontować bagażnik. Większy problem jedynie byłby z sekwami, które są gdzieś zapinane tutaj na górną rurę. Jak widać, no to zewnętrzne prowadzenie linek tutaj akurat przeszkadza. Co bym wymienił w zaletach, największych zaletach tego roweru? W sumie jest jedna wielka. On jest zrobiony pode mnie. To jest praktycznie to, co chciałem, można powiedzieć. Moje tereny, moje wymagania. Mnie dziwi coś w rowerach składanych i rowerach gotowych, czym teraz nie powiem, ale powiem w kolejnym filmie. Coś, co porównam do komputerów osobistych, które są w sumie moją drugą pasją i zawodem jednocześnie. Na tą chwilę to wszystko. Cześć, do zaś.